Siemano wszystkim, witam was moi drodzy bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Case Haga. W dzisiejszym materiale mamy do przeznaczenia 2500 zł i słuchajcie, dzisiaj wrócimy sobie na tryb współdzielonych bitew. Dawno już nie było takiego odcinka, także dzisiaj pomyślałem sobie, że odświeżymy sobie właśnie te tryby, które już mamy jakiś czas na stronie i właśnie popykamy sobie na tym trybie. Ale jeszcze przed odcinkiem chciałbym was zaprosić do skorzystania sobie z mojego kodu promocyjnego, bo jeżeli wejdziecie sobie tutaj w ten zielony plusik, znajdziecie sobie zakładkę użyj kodu promocyjnego, wpiszecie sobie kodzik nastir, dostaniecie plus 10% do swojego każdego doładowania, a także dodatkowe dwie skrzynki od Case Haga, dzięki czemu oczywiście będziecie mogli na start sobie te dwie skrzyneczki otworzyć. Jeśli chodzi o metody płatności, mamy blika, kartę kredytową, przelewy bankowe, gift karty, kryptowaluty, skinpaya, także każdy znajdzie oczywiście coś dla siebie. I teraz słuchajcie, jeśli chodzi o wpłaty z moim kodem, mamy tutaj konkursik na 3 USP-ki. Aktualnie jest 15 osób, minimum musimy zebrać 100 osób, także słuchajcie, niedługo trochę zarekomenduję jeszcze ten konkursik na streamach, także mam nadzieję, że trochę więcej osób wpadnie, ale wystarczy, że wpłacicie 5 zł z kodem nastir i jesteście do tego konkursu tutaj zapisani. Za te 5 zł robicie sobie opening na stronie i słuchajcie, będziecie musieli jeszcze wbić przez link w opisie i wtedy zostaniecie tutaj dodani właśnie do tego konkursu, a wpłacając 5 zł możecie naprawdę zdobyć bardzo, bardzo fajne rzeczy, bo tutaj macie, no tak jak mówię, 3 USP-ki, każde o wartości większej niż 100. Także ja serdecznie polecam i oczywiście życzę wam powodzenia, a my przechodzimy już właśnie do bitewek. Zaczniemy sobie dzisiaj od bitewek, zawsze tak zaczynamy od skrzynek tutaj na stronie, to dzisiaj zaczniemy sobie tak trochę nietuzinkowo. Zrobimy sobie na 4 graczy i właśnie dzisiaj zagramy sobie na Sharemod, czyli tryb współdzielony. Nie wiem, czy często gracie na tym trybie, czy nie, możecie napisać w komentarzu. Ja oczywiście komentarze też staram się czytać i słuchajcie, właśnie też z komentarzy losuję zawsze jakiegoś wygranego skina. Ostatnio losowaliśmy paczuszki z Dasta na streamie, także oczywiście też zapraszam oczywiście na streamy, bo ostatnio robimy ich trochę więcej. Także moi drodzy, zrobimy sobie teraz na początku taką bitwę na rozgrzewkę. Dodamy sobie dwie skrzynki One Pumpkin, 3 skrzynki Jackal Strike i dodamy sobie jeszcze może takiego Trickstera. Ostatnio z niego też fajnie poleciało, więc spróbujmy i myślę, że na 4 graczy będzie spoko. Tworzymy bitwę za 610 i tutaj tak naprawdę nie ma dużej możliwości, żebyśmy, słuchajcie, stracili większość naszych funduszy. Dlaczego? Bo nawet jeżeli bot coś dropnie, to wtedy dzieli się z nami. Także tutaj liczymy też na dobre dropy właśnie botów. Tutaj widzę, że mamy bota i samu. On często dropi fajne skiny, więc zobaczymy, co to będzie. I potem tak naprawdę suma wszystkich przedmiotów, które wypadną spośród 4 graczy, jest właśnie na 4 graczy dzielona. Mam nadzieję, że zrozumieliście, że nie powiedziałem żadnego masła maślanego. Już odcinek z tego trybu był u mnie na kanale, z tym, że był chyba jakiś ponad miesiąc temu, albo może nawet ze 2 miesiące, nie pamiętam, kiedy to wprowadzili. No dobra, zobaczmy. I ostatnia skrzynia. Trickster. No, kto tu ma najlepszego? Dobry USP poleciał, patrzcie. I samo oczywiście dropną. No, ale niestety tutaj boty dosyć słabo dropnęły. Ja też nie dropnąłem jakichś super skinów i wszystko to, co zostało tutaj dropnięte, to zostało podzielone i straciliśmy ogólnie z tego niecałą 100. Dropnęliśmy 513, wartość bitwy była 610, ale jest to taki bardzo, bardzo bezpieczny tryb moim zdaniem. Także zrobimy sobie kolejną bitwę. W ogóle tak, co my tutaj dostaliśmy? Guta, siatkę Safari zdaje się. Forest the Depad, do tego Guta sobie sprzedamy, tego Auga też sobie sprzedamy. I słuchajcie, zrobimy sobie kolejną bitwę, również na 4 graczy. Jak już, słuchajcie, robimy ten tryb, to wydaje mi się, że na 4 graczy całkiem spoko, chociaż ten kapitał też będzie trochę rozwodniony poprzez 4 graczy, ale jest większa szansa, że ktoś coś fajniejszego dropnie. Także lećmy sobie może w ten sposób, trochę droższą bitwę sobie wolniemy, 1800, bo i tak coś wygramy i tak, więc zrobimy sobie w ten sposób, dodamy sobie tutaj botów. Ok, Stew i Force i Samu. Zobaczmy, czy któryś coś dropnie. No, pierwsza skrzynia słabo, nikt na profit nie wyszedł. Ale ja tutaj najlepszego skina dropnąłem. Kolejna. No, to już mogliśmy na standardzie polecieć, jeżeli ja takie skiny lepsze dropię. Tutaj Gloczek, 357, ale dalej, kurczę, no praktycznie żaden skin bez profitu. I Frost Goal, żeby coś oddał. No, kiepsko, na pewno nie będzie profitu, będzie z tego... Aha! Ja nie zrobiłem Sharemoda. Ale nie fail na odcinku. No nie mogę to nazwać failem. Przypadkowo udało nam się, słuchajcie, zgarnąć 4 koła. Dosłownie to nie, że ja to coś ustawiam czy coś, po prostu, słuchajcie, tego nie kliknąłem. Ale to dobrze. To dobrze, ale to w takim razie sobie sprzedamy tutaj trochę rzeczy. Także sprzedamy sobie dużo skinów. To AWP w Stat Tracku możemy zostawić. Glocka nowego też możemy zostawić. Dużo powtórek mamy tych skinów, także na pewno powtórki sobie posprzedajemy. I dużo takich częstych dość skinów. Tutaj mamy jeszcze kałaszka z poprzedniego odcinka. No i jest profit już dzisiaj, nie? Taki niespodziewany dosyć. Dobra, to słuchajcie, jeszcze w chwili przerwy opowiem wam o darmowych skrzynkach. Otworzymy sobie darmową skrzynkę, którą możemy otwierać co 24 godziny. Jak widzicie, za 11 minut mogę platynowo otwierać, bo wczoraj oczywiście też nagrywałem odcinek, ale otworzymy sobie golda, także polecimy sobie z goldem. Warto otwierać, słuchajcie, co 24 godziny. Wiem, że wy pewnie takiego levela nie macie, ale nawet tą skrzynkę za pierwszy level możecie sobie otwierać, więc wydaje mi się, że spoko, zbierać sobie bonus. Jak najbardziej, może akurat wam się coś niedługo uzbiera. Mamy tutaj także bonus cashback, czyli 1% z naszych wydatków wraca do nas w postaci takiego dodatkowego skina i możemy go w każdej chwili odebrać. Im więcej na stronie gramy, tym ten skin będzie oczywiście lepszy. Tutaj dodatkowo jeszcze, słuchajcie, mamy poziomy i teraz za 54 poziom dostanę sobie skrzyneczkę, z tego co pamiętam. I tutaj za każdy poziom tak naprawdę bonusy różne dostajemy, za dosłownie każdy poziom, także też wydaje mi się, że bardzo fajne ekstra bonusy. I tutaj słuchajcie, lecimy jeszcze raz na bitwy. Chociaż wiecie co, otworzymy sobie może jedną skrzynkę Witchcrafta, tako, skoro zdobyliśmy taki profit, to spróbujmy jedną skrzynkę tako sobie otworzyć. I zaraz zrobimy jeszcze jedną bitwę współdzieloną. I tu jest mega drop, mimo wszystko. A nie, kurczę, Field Tested. A ostatnio ten print string mi się kojarzył, że on kosztuje trochę więcej, ale pewnie w faktoryniu. Dobra, to co sobie też sprzedamy w takim bądź razie, bo tego print streama akurat nie chcę. I lecimy, słuchajcie, na bitewki. Jeszcze raz, na tryb share sobie polecimy. No znowu na 4 graczy zróbmy może. Znowu na 4 i tutaj może za wszystko sobie walniemy 3,5 koła, no bo i tak gdzieś tam dzisiaj sporo się udało, więc spróbujmy Skull Ridera i 3 Witchcrafty. Zobaczymy, co z tego jeszcze poleci. Let's go! I tutaj liczymy z tych Witchcraftów, też bardzo fajne skiny dropią, także let's go. Zobaczmy. Oj, dobiliśmy sobie level, ale to już w kolejnym odcinku otworzymy sobie właśnie tą skrzyneczkę za 64. Okej, no tutaj ten kałach ratuje trochę sytuację, bot buła. I znowu, nie, dobrze, zrobiłem share, okej, nieźle. Okej, bot buła co w ogóle dropi, nie? Bot nerd, no też teraz dropnął nawet. I tu jest lipa, niestety. I mamy łącznie z tego 2,5, no to niestety. Tutaj aż tak się nie udało, ale ten bot buła trochę uratował sytuację. Każdy dostał po karambicie, także każdy ma tutaj jedną pewną wygraną. Dobra, słuchajcie, i z tym karambitem sobie skończymy dzisiejszy odcinek. Generalnie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze, słuchajcie, może coś za diamenty sobie otworzymy jeszcze na koniec. Jedną dynkę sobie otworzymy, a na trybie średnim walnijmy. Ostatnio mistrzowskie i trudne otwieramy, to dzisiaj na średnim otwórzmy. No i jeszcze takiego obrzyna mamy za 5 złociszy, także spoczko. I słuchajcie, tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie więcej odcinków z Case Haga, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, pozytywny komentarz i oczywiście subskrypcję na kanale. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego. Siemanko!